Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Dobra Pamięć. I w dzisiejszym odcinku znowu pokażę Wam jakiś fajny trik z tego, jak się uczyliśmy z Karoliną. Tym razem trikiem będzie to, jak szukać stacji w palcu pamięci, gdy jesteście na początku Waszej ścieżki. Jeżeli zastanawiacie się, jakie meble, jakie konkretnie przedmioty w Waszym mieszkaniu mogą posłużyć za stację, no to służę pomocą. Jeżeli chodzi o nasz pałac z Karoliną, to wybraliśmy sobie następujące elementy: drzwi, szafa, lustro, łóżko, komoda, stół, etc. Teraz tak, są bardzo różne preferencje w kontekście tego, jak szukać stacji w Pałacu Pamięci. Bo ja już słyszałem wielokrotnie, że powinna dominować zasada wskazówek zegara, tak, że powinniśmy w ten sposób szukać stacji na zasadzie kierunku. Słyszałem również od pewnego eksperta, którego sam śledzę, że nie powinniśmy zaczynać pałaców od drzwi. Co wydawało mi się dziwne, bo ja całe moje życie studenckie, jak, jakie dotychczasowo miałem, spędziłem na tym, że pałace układałem od drzwi. Robiłem sobie ścieżkę chronologiczną od drzwi poprzez wszystkie kolejne stacje. Nie miałem z tym najmniejszego problemu. Więc to jest bardzo mocno zależne od waszych preferencji. Jeżeli lubicie robić to od końca, od jakichś innych pomieszczeń. Z czasem wyróbcie sobie taki nawyk. Ja na początku sugeruję taką ścieżkę. Wydaje mi się najprostsza, najbardziej intuicyjna. No bo zawsze zaczynamy nasze pałace od drzwi i kolejnych pomieszczeń, które chronologicznie mijamy. Um, I wydaje mi się, że to jest sensowne. Także jak widzicie, zaczęliśmy tutaj sobie od drzwi, potem szafa, lustro i tak dalej. Natomiast coś ważna rzecz, na początku, jak czujecie, że macie problem z szukaniem stacji, niech ta stacja zawsze będzie wyraźna, charakterystyczna. Niech nie będzie zbyt generyczna i też niech się wam od razu rzuca w oczy, żeby to było coś, co na pewno się wyróżnia z tych elementów, żeby to nie był jakiś zwykły stolik, który postawiliście dzień wcześniej i jeszcze w ogóle nie macie go w waszej pamięci, tylko coś, co na pewno wam się fajnie zakotwiczy. I też ważna rzecz, starajcie się nie dublować. Jeśli są dwie podobne szafy, to jest szansa, że wam się pomylą na początku, jak dopiero zaczynacie. Więc postarajcie się, żeby to była jedna szafa w tym momencie, a ta druga może być pozostawiona w ogóle bez żadnego. Um, bez żadnej uwagi. Ok, jak pewnie pamiętacie, my sobie te stacje połączyliśmy ze skojarzeniami na temat Arystotelesa, tak? E, więc teraz tak, jak dokonywać interakcji między stacjami? No, jeżeli chodzi o drzwi, no to Baron z Wiedźmina otwierał te drzwi, tak? Czyli zakotwiczyliśmy sobie taką interakcję między drzwiami i między skojarzeniem, ale. Co ważne, to nie musi zawsze tak być. Nie musi zawsze być dynamiczna interakcja między tą stacją a skojarzeniem. Ja często w swoich płacach po prostu mam taką scenkę, że ktoś stoi przy czymś albo opiera się na czymś. To niby jest jakaś interakcja, ale taka bardzo taka powolna, tak? Nic takiego szczególnego się nie dzieje. Nie potrzebuję mieć aż takiego mocnego kleju między skojarzeniem a stacją. Natomiast oczywiście, jeżeli się da to zrobić fizycznie, na przykład, że ktoś rozbija lustro albo rozbija okno no to jak najbardziej możemy tak robić tak na przykład tutaj też mieliśmy Cezara który wyskakiwał z telewizora jako taki wykładowca ktoś kto uczy ktoś kto czegoś uczy Mieliśmy też babcię, która otwiera lodówkę i coś w niej sprawdza. Um, także jak najbardziej może być coś takiego. Mieliśmy też na przykład y, kota Karolinę, który był w zlewie i nic szczególnego w tym zlewie nie robił. Też tak może być, prawda? Bo po prostu musimy skojarzyć, w którym to było miejscu i co tam się działo. Ale czy musi być jakaś super interakcja między skojarzeniem a stacją? W moim przypadku nie zawsze, ale jeżeli się da, no to czemu nie? Zawsze to jakieś takie wyraźniejsze zapamiętywanie. Także, moi drodzy, podsumowując, szukajcie wyraźne stacji. Na początku raczej prostsze rzeczy. Nie musicie na siłę szukać 20 elementów w jednym pomieszczeniu, żeby to też nie było przeładowane. Niech to będzie wyraźne. W łazience to może być umywalka, toaleta, wanna, okno. A w kuchni to, może być, to mogą być np. drzwi wejściowe, zlew, kuchenka i mikrofalówka i też może jakieś inne okno na przykład, tak? Ale jakieś takie inne niż tej łazience poprzedniej, żeby też Wam się nie myliło. Charakterystycznie na razie mało, niech te pierwsze dwa, trzy pałace będą proste. Mało objętościowo, mało stacji, a z czasem, gdy zobaczycie, że Wam to wychodzi, inwestujcie swój czas, swój wysiłek w to, żeby znaleźć trochę więcej stacji. Czyli na przykład my z Karoliną mieliśmy taki moment, że ona mówiła, kurcze, ja nie mam tylu stacji w tym moim pałacu, w tej mojej kuchni. Ale nagle doszliśmy do tego, że ma czajnik na parapecie, że ma kosz na śmieci, że ma jakieś tam jeszcze miejsce w kuchence i spokojnie mogliśmy znaleźć więcej stacji. Natomiast do tego potrzeba praktyki. Zacznijcie łatwo, zacznijcie z małą ilością stacji, niech one będą wyraźne, charakterystyczne, a później spróbujcie z większą ilością. To był Maciej, Dobra Pamięć, zostawiajcie suby i pozdrowienia. Dobra Pamięć.